Witam. Dzisiaj pokażę, jak obsługiwać licznik Biała oraz troszkę o nim powiem. Więc sama Biała była produkowana przez dokładnie 4 zakłady. Przez zakłady Tienzor, Elat, Impulsa oraz Elektron. Moja pochodzi z Elektrona. Była produkowana ta z Elektrona w dwóch wariantach kolorystycznych, szarym oraz brązowym. Miernik jest zasilany baterią 9-woltową, taką jak widać. Dałem tam worek, bo bateria strasznie lata. Posiada jeden przycisk, lampkę LED oraz dwa suwaki. I do czego to wszystko służy? Dolnym suwakiem włączamy miernik, górnym włączamy bądź wyłączamy dźwięk. Przyciskiem resetujemy i trzymając go sprawdzamy stan baterii. To znaczy chyba jak się świeci lampka, to znaczy, że chyba bateria ma jeszcze odpowiednią moc, aby pracować. Więc może pokażmy to w praktyce. Właśnie jeszcze powiem, że miernik jest na tubie SBM20. Była jeszcze wersja na dwóch tubach i nazywała się bodajże DBG01N i po prostu miała tuby po obu stronach. Miernik jest niewielki, ma takie trzy śrubki i głośniczki, znaczy głośniczek. Ale nie przedłużając, to włączmy sobie miernik i dźwięk. Tak jak słyszycie, zlicza nam impulsy. Właśnie, miernik zlicza nam impulsy przez 40 sekund, a następnie przez 40 sekund pokazuje nam wynik. W mierniku mamy ekranowaną tubę, ekranowaną folią aluminiową, dlatego przepuszcza tylko twardą betę oraz taką słabą gammę. I tak jak widzicie, przyciskiem resetujemy wynik, trzymając świeci nam się lampka i mam tu kilka źródeł, na których sobie miernik przetestujemy. Pierwszym z nich będzie siatka żarowa. Tuba znajduje się w tym miejscu, dlatego przykładamy tą stronę do źródła. Obudowa jest wykonana z dosyć grubego tworzywa sztucznego, dlatego spora część bety jest zatrzymywana. Po pokazaniu wyniku słyszymy jeszcze piknięcia, znika nam ten, nie wiem, kropko, przecinek i pokazuje nam się wynik 0,72 mikrosiewerta na godzinę. Teraz resetujemy miernik i zaczyna nam liczyć od nowa. Mam tu jeszcze jedno źródło. Które jest troszkę silniejszym źródłem. Skończyło nam zliczać. Oczywiście jak przystawimy jeszcze to źródło, to będziemy słyszeli pikanie, ale nie zobaczymy już nic na naszym wyświetlaczu. Miernik myślę, że nadaje się na do dozymetrii domowej miernik się raczej nie nadaje, chyba że mamy jakieś źródła, które emitują gammę, w co wątpię, albo mocną betę.
Miernik jest przeznaczony do mierzenia źródeł słabych, ponieważ, tak jak widzieliście, z silnego źródła zliczyło nam chyba tylko 17 mikrosiewertów w ciągu 40 sekund, więc miernik nadaje się tylko do mierzenia źródeł słabych, bo po prostu, kiedy przyłożymy mocne źródło, tak jak w tamtym wypadku, licznik nie zdąży, że tak powiem, doczołgać się do prawdziwego wyniku. Dlatego, tak jak mówię, źródła tylko słabe, ewentualnie jako jakiś taki indykatorek promieniowania na jakiś na przykład targ staroci, gdzie w dużej mierze będziemy spotykali się ze źródłami z jakąś masą radową, jakieś stare zegarki na przykład, glazura uranowa na przykład. U mnie szkło uranowe też wykrywa, aczkolwiek jest... No, ciężko to zauważyć tak naprawdę, ale widać jakieś tam wzmożone pikanie na szkle uranowym, więc myślę, że ten licznik nadaje się tylko na jakieś targi staroci, odpusty, albo na jakieś szukanie po prostu mocniejszych źródeł. Więc jeśli chodzi o licznik, to byłoby na tyle i do zobaczenia w następnym odcinku.